Jan Christian Andersen, dziewczynka z zapałkami, część druga. Ale przypomnij tym, którzy nas nie słuchali ostatnio, co tam było w pierwszej części. Bo dziewczynka szła, marzła, nie miała butów i tak w końcu przysiadła w takim załomku, w załomie muru, tam, i żeby się ogrzać, i zaczęła palić zapałki. Aha, bo ona chciała je sprzedać, z tego co pamiętam. Tak, ale zaczęła palić, no tak. Ale jak ona miała na imię? Może Renata z zapałkami. To może nie, Anatol. To był Anatol. Chłopiec by był wtedy. Aha. Nie jest napisane, dziewczynka to dziewczynka. Dziewczynka, być może Renata, zapaliła drugą zapałkę. Ale siara z tymi zapałkami. Ale słuchajcie, w tym tempie to ona przechula całą paczkę, zanim bajka się skończy. To tak jakby, ja nie wiem, pan wędliniarski sobie kiełbasę podjadał. Zapałka rozbłysła świetnie. A dziewczynka zobaczyła, że miejsce na murze, gdzie padało światło, stało się przejrzyste jak mgła. Ujrzała wnętrze pokoju, stół nakryty świeżym obrusem, zastawiony piękną porcelaną, a pośrodku leżała na półmisku. Ponętna, nadziewana śliwkami i jabłkami, tłusta gęś z nożem i z widelcem w grzbiecie zaczęła, chwiejąc się, iść ku patrzącej dziewczynce. Pewnie dopalacze, tu musiał być wzięty grubszy materiał, naprawdę. Narkotyzowanie się dzieci to jest zasadniczo problem. Jest, tak, jest. W tej chwili zapałka zgasła i dziewczynka ujrzała siebie pod wspaniałym drzewkiem Bożego Narodzenia. Świeczki z drzewka, zdał się, uleciały w górę i dziewczynka zobaczyła, że są to nie świeczki, ale gwiazdy na niebie. Bardzo poważna faza. Bardzo. W takim stanie nie powinna prowadzić autobusów po Warszawie, na przykład. Jedna gwiazdka spadła, ciągnąc za sobą długą smugę. Renata potarła znowu o mur zapałkę i w jej jasnym blasku ujrzała starą babunię, uśmiechniętą do niej jak zawsze i dobrotliwą. Babuniu! Zawołała. Weź mnie do siebie, wiem, że znikniesz, gdy zapałka zgaśnie, wiem, że znikniesz tak samo jak ciepły piec i cudne drzewko zniknęło. Chcę zrobić na wnuczka, co? Ale Renata babcie? Babka. Może. To mówiąc, zapalała jedną, Renata, jedną zapałkę po drugiej, chcąc przytrzymać babunię, ale blask uczynił się wokół niej taki, jakby słońce świeciło jasno na niebie. Nigdy tak piękną, tak ogromną nie była jej babunia. Dziwnie się robi, nie wiem. Wzięła na ręce małą wnuczkę, ta babunia, i uniosły się obie, rozradowane i szczęśliwe, leciały hen daleko w niebo. Umarła? No, nie wiem, jakby ci to powiedzieć, no pulsu nie miała. Z oddechem też zresztą słabo, bo płuc nie urywał. Aha. Ale poszła do nieba, tak? Tak. No to dobrze, to mnie uspokoiłeś, no. To bajka dobrze się kończy, nie? No dobrze. Bo gdy nastał ranek, zobaczono w zaułku muru malutką dziewczynkę uśmiechniętą i różową jeszcze na buzi. To fajnie, że się uśmiechała. Zamarzła na śmierć w ostatnią noc roku, w noc sylwestrową. Siedziała z mnóstwem zapałek w fartuszku, a jedno pudełko wypalone trzymała w rączce. To fajne. Następne bajki też będziesz miał takie wesołe? Odpowiedź na to pytanie poznacie słuchając, jak my się nazywamy? Bajki dla dorosłych, radiowcy bez cenzury. Słuchając bajki dla dorosłych, radiowcy bez cenzury.